Zach Marie. Zach. Zach Marie. Zach Marie. Albo Zach. Może Zach Marie, bo... Że Maria, nie, że to jest... Maria, jest Maria, Maria to jest jeden taki duży Zach, czyli worek. Dokładnie, że może worek Marii. Trzymał na nogach. Patryk zaraz będzie latał po ścianach. Klub Yerba Mate. Granat i normalny. Granat i normalny. On chciał granat, czyli zaraz będzie eksplodował. Jest tu jest normalny. Narkotyk kolonijski, po którym nawet Emanuel stwierdził, że skakał. Taką mam ładną toaletkę. Znacie to, jak chcecie kogoś nagrać na kamerę, ale boicie się pokazać aparatem wprost na te osoby, więc wtedy stawiasz się na tle tych osób, żeby i takie złapać i żeby i takie było widać. Wtedy oni się nie orientują, że je nagrywają, jak w Matrixie. Tam ci panowie, którzy za mną siedzieli, oni tutaj zawsze siedzą i zawsze obserwuję, jak albo zbierają butelki, albo proszą o pieniążki, ale najczęściej zbierają butelki. I tam jakby za tym rogiem było widać, jak jest wejście do parku, nie? No i tam jest taki wielki, rozciągający się park i tam ostatnio pod ścianą domów było widać, jak jedna z tych pań znalazła materac, wyciągnęła go chyba z tej głównej takiej otoczki materacowej, tej białej, i wzięła, taka wielka gąbka była. I znacie to wideo z Nowego Jorku, jak taki szczur ciągnie taką wielką kawałek pizzy pod metra, to ona podobnie wyglądała. Taka mała, grupa kobitka ciągnąca ten wielki materac za sobą, a tam już stado tych ludzi czekających. I tak sobie wyobrażaliśmy, czy oni razem będą na tym materacu, no raczej na tej gąbce spać. Jak tu się zbliża? No nie wiem jak u was, ale u nas już są święta. Ein Ticket für zwei, Kölner Weihnachtszirkus. No czyli koloński świąteczny cyrk. Bilety dla dwojga. Ale to nic, bo ja się nie dziwię, że oni już mają święta, skoro wszędzie naokoło nas już jest jesień. Zaschnięte liście wszędzie. Drzewa praktycznie wszędzie też już są żółte. No, sawanna, po prostu wszystkie trawy wysuszone, są żółte, pomarańczowe, a tutaj dla udoskonalenia goły pan, który się opala. Bo jest upał, jest prawie 30 stopni. Słyszycie to? Ciekawe, jak oni to malowali, nie? Pewnie... Nie wiem. Na tych linach wisieć i malować, nie? No i jak? Ale to jak? On się spuścił na tej linie, to go bujało trochę, nie? To musiało się wyglądać, bo on musiał tak.
Jak policja przyjeżdżała, to nieś mieli noże w rękach przygotowane i tego robili tak. I spadali w dół. Kaskaterzy. Bez stabilizatora to lipa. Oj, nie przejemy. Jak już będziemy mieć sponsorów i gruby hajs, będziemy tym hajsem tak trzepać. Pokaż jak. Pokaż się. Szukamy sponsorów na stabilizator, żeby tak trzepać kasą i kupić sobie stabilizator dla Patryka, żeby nagrywać naprawdę fajne filmiki dla was. To jest bardzo ciekawe miejsce, chociaż do końca nie rozumiemy celu tego, ale stwierdziliśmy jedynie, że to jest pustostan. Dobra, chodź, bo moje mięśnie nie są aż tak duże. Ja wyglądam na... Reka, co? Challenge na znalezienie wszystkich płytek. Wstawiasz do albumu na Facebooku, do swojego albumu, płytki. Wstawiasz każde zdjęcie jednej płytki tam. W sumie dobry pomysł. No, to pomysł, który dać ten... Ja bym chciał się najpierw skontaktować z tą osobą, która rozwysłała te płytki. I dać jej pomysł. I wtedy mógłbym grać w to. Jo, zrobić z tego w ogóle taką zabawę miastową. No. Interaktywne zbieranie listewek kuchennych. No, ktoś się chyba tutaj bardzo zainspirował naszym packagingiem polskiego cukru. To nie wszystko, moi drodzy. A wiesz, że w Lidlu, widziałeś w Lidlu, co jest? Co? Chodzisz do Lidla czasem? Ty, mark nasz polski. Teraz idzie dla tych wszystkich, którzy wiedzą co jest grane. Usiądź wygodnie, odpal marihuanę. Niespodziewania jak SMS Motorola. Metaforą, wszystkim blat amatorom. Grube lolo, rybcy na tropie, złoto za kapulko. My skitani za winklem ze skunem i bibułko. Pakiet kota, lepszy niż dziupa. Palisz one mana, tumana czy głupa. U, ci łany łany, jeci kęk pęk. Znajomy do was mówi, no dobra, no to co? Masz trzy opcje. Impreza, burdel. To są oba miejsca publiczne. Ten niebieski to jest najbardziej znany, czy jeden z największych w Europie. Ma 12 pięter i tutaj, jak widać, jeżdżą pociągi. Jak jeździ się w nocy S-banką, czy tam metrem, ktokolwiek to nazywa, tramwajem, to widać w ciemności właśnie tylko te migające różowe okna i napis Basza. Basza. Nigdy przewodnik mnie tu nie przyprowadził. No to ja właśnie jestem nowym przewodnikiem nowej generacji. Party. Czy ty z nimi współpracujesz? Ja, to jest konkurencja, rozumiesz? Aha. To jest jeden blok, a to są dwa różne domy publiczne. Chyba pan jedzie do paszy, tak mu się śpieszy. Taka fontanienka w ogóle, ta cała w jakiejś takiej białej ceramice. Tam z tą fontanną. Tam w tej chwili na tej fontannie stojąca. Dobra. To jest stary szlak prac, czyli stare złomowisko. Nazywa się Robodonien, Rob od robot. No. I no tak jak widać, stoją tutaj jakieś stare auta, jakieś wszystkie części nadające się do, w sumie już do złomowania. I to ktoś kiedyś sprzedał, inny gościu to odkupił i stworzył z tego taki wydarzenie, no jakieś miejsce. I tutaj się odbywają regularnie imprezy. Takie jakieś w stylu techno, house, trans, psytrans? Psychotrans. No i tu macie wejście, nie? Tutaj, no. Ta ścieżka. Tam stoją najczęściej normalnie ci bramkarze. Selekcjonerów tu nie, no. Tutaj nie ma, ale bramkarze, no jest wstęp. Najczęściej dyszka 15 euro. Jest zaraz przejazd samochodów, pociągów, nie? Tam nawet no. Widać jak jedzie pociąg. I ktoś sobie zrobił ostatni skrót
i przeszedł, chciał zrobić skrót do, na dworzec. Przebiegli tutaj, chcieli przebiec przez tory, no i nie zdążyli. Przed chwilą się my pytali, jak chcieliśmy tam nagrywać dalej, wchodzić do Odoniel, żeby jeszcze więcej ponagrywać dla was surrealistycznych montaży metalowych. Pytali się nas, a po co, dla kogo? A ja mówię, für ein Kanal, YouTube kanal. Znowu osa. Für ein YouTube kanal über die polnische Sprache. Potrzebujemy to dla kanału o języku polskim. A potem sobie uświadomiłam, moment, przecież ja robię kanał o języku niemieckim. Ale na dobrą sprawę, jak się mnie ktoś po niemiecku pyta, na co to jest potrzebne, no to dla nich to jest kanał o języku polskim. Mhm. Wszystko zależy od miejsca siedzenia i miejsca postrzegania, nie? No, ale masz rację. To jest kanał o języku polskim. Także w sumie to robię kanał dwujęzykowy. Ustaj Maria. A tak, a propos paszy, to oni też mają niedziele handlowe? Gdzie? A, tu. Takie drzewo. Trochę. No. Dobre porównanie, drzewo. I chyba największym znakiem, takim markowym... Znowu osa. No i niech se lata. Dinozaury z jakichś zardzewiałych części. Albo tam też takie drzewo z jakichś znaków drogowych u góry. I tam jakiś taki wiatraczek. To je bardziej kaktus. To je kaktus. Za darmo, nie? Generalnie spoko jest.